rzeczywiście, kiedy się obudziłem, zobaczyłem, że licznik subskrypcji na naszym kanale przekroczył 10 tysięcy. A tak jest dzisiaj. Mamy drugą połowę października na kalendarzu. Mamy 20 tysięcy subskrypcji na liczniku. I to wszystko sprawia, że coraz bardziej chce nam się dla Was pracować, coraz bardziej chce nam się testować kolejne samochody. Chciałem podziękować zarówno za subskrypcję, jak i za Waszą aktywność, za komentarze, w których sygnalizujecie, czego Wam brakuje w naszych testach, co interesuje Was w kolejnych, na co mamy zwrócić uwagę. To wszystko sprawia, że my wiemy dokładnie, czego oczekujecie. Mamy coraz większą motywację, aby znów zamawiać kolejne auto do testów i znów nagrywać, montować, siedzieć po nocach i sprawiać, że po kanale Autocentrum dzień w dzień możecie oglądać kolejne testy. Również chciałbym się pochwalić wynikiem mojego prywatnego kanału, który nazwałem Zachar Off. Większość z Was prawdopodobnie już go kojarzy, bo po niecałych 3 miesiącach od startu mam na liczniku już ponad 7,5 tysiąca subskrypcji, co też, nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, bo te dwa kanały tak naprawdę świetnie się uzupełniają i sprawiają, że teraz żadne nagranie już nie zostaje w szufladzie, bo jeśli coś nie idzie na Autocentrum, to idzie na Zachar Off. I chciałbym Was zachęcić zarówno do dalszego oglądania, jak i do sugerowania w komentarzach, co mamy robić dalej, bo właśnie dlatego, że Was słuchamy, jesteśmy już tak daleko. Kilka tygodni temu wyprzedziliśmy praktycznie już wszystkie motoryzacyjne kanały, które zajmują się testami samochodów. W tej chwili, już nie wymieniając nazw, jesteśmy największym kanałem motoryzacyjnym, który skupia się na testowaniu samochodów i będziemy tego się trzymać.